Jestem. Moi drodzy, nazywam się Anna Kozub, jestem dietetykiem klinicznym, już ponad 5 lat zajmuję się tą branżą. W tej branży sobie działam i pomagam ludziom i w chorobach autoimmunologicznych, i w insulinooporności, no w wielu takich aspektach. Natomiast dzisiaj chciałam powiedzieć o analizie pierwiastkowej włosa ze względu na to, że to badanie zaczyna być bardzo popularne i myślę, że duża część osób, która ma jakieś problemy chorobowe, które ciężko zdiagnozować, ma jakieś objawy, które no, nie obniżają się, mimo że się zmienia dietę, czy coś się suplementuje, próbuje się jakieś leki zażywać, oczywiście po uzgodnieniu z lekarzem i nie widać poprawy, więc taka analiza może wiele informacji dostarczyć. Oczywiście informacji dla nas ważnych i istotnych. I teraz przejdziemy sobie do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, ja będę, jak się tylko uda, odpowiadać na nie. I co? Możecie dać jakieś lajki, serduszka, coś, pokażcie, że jesteście. Ok, ja przechodzę do prezentacji. Dzisiaj mamy temat analizy pierwiastkowej włosa. Nie wiem, czy ktoś z Was ją kiedykolwiek robił, natomiast dzisiaj pokażę parę screenów z tego, jak to badanie, jak wynik wygląda, żebyście mniej więcej wiedzieli, co ewentualnie Was czeka, jak będziecie chcieli takie badanie wykonać. Przede wszystkim analiza pierwiastkowa włosa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest analizą określającą nam poziom pierwiastków w próbce, jaką są włosy. Oczywiście oprócz tego, że będziemy mieć wyniki odnośnie składu mineralnego włosów, to także możemy się dowiedzieć, jak wygląda skład czy obciążenie organizmu metalami ciężkimi. Też możemy, to jest bardzo ciekawe i myślę, mało kto o tym wie, określić typ metaboliczny na podstawie składu mineralnego, czyli czy mamy ten typ szybszy czy wolny. A co jest najbardziej też istotne, sama metoda analizy, czyli ta spektrometria, jest to taka metoda, która jakby działa według praw fizyki, więc nie jest to, nie wiadomo, wymyślone jakieś, nie wiem, czarodziejskie czy coś takiego. Jest to po prostu normalna metoda badawcza, najczęściej stosowana też w przemyśle spożywczym, gdy chcemy przeanalizować skład danej żywności do badań, więc spektrometria jest stosowana. Sama miałam też zajęcia na uczelni na takich urządzeniach, więc to nie jest tak, że analiza pierwiastkowa włosa jest jakimś badaniem, takim badaniem nieskutecznym i opartym o metody, które są dziwne, niesprawdzone naukowo, pseudonaukowe i tak dalej. Nie są. Spektrometria to jest po prostu analiza widma, czyli dany minerał emituje o odpowiedniej długości falę i każda ta fala ma inną długość w odpowiednich jednostkach i ten spektrometr po prostu to zlicza. Koniec filozofii. Wiem, że dla niektórych może to jest mało logiczne, może ciężko do zrozumienia, ale ogólnie, jeśli chodzi o metodę, spełnia ona prawa fizyki, jest jakby tą metodą bez zarzutów, działa i jest metodą, jakby to powiedzieć, dokładną, precyzyjną, no i raczej miarodajną. No bo jakby zliczenie konkretnych fal, długości fal naprawdę nie powoduje, że tam jest jakiś duży błąd diagnostyczny i tak dalej. Więc o to chodzi, jeśli mówimy o analizie pierwiastkowej włosa. Natomiast to jest też bardzo ciekawe. To badanie już trochę jest już znane na świecie, bo się okazuje, że od lat 70. ubiegłego wieku zaczęto tworzyć takie
podwaliny, jeśli chodzi właśnie o analizę pierwiastkową włosów. I dr Watson był takim pionierem, który zaobserwował, że w zależności od składu mineralnego, akurat on analizował próbki krwi, zauważył, że od składu zależy też typ metabolizmu i wyróżnił typy metaboliczne, jak szybki, wolny i też mieszany. Natomiast dr Peck te jego wyniki, tego doktora Watsona, połączył do swojej metody. Dr Peck już wtedy zajmował się analizą właśnie pierwiastkową włosów i połączył te swoje wyniki z wynikami doktora Watsona i opracował metodę analizy właśnie pierwiastkowej włosa, która polegała na tym, że nie tylko właśnie analizowano minerały, ale także zaobserwowano, że odpowiednie stosunki mineralne skorelowane są z typem metabolizmu u człowieka oraz oczywiście ryzykiem różnych chorób. Czy analiza pierwiastkowa włosa jest lepsza od badania krwi, czy gorsza, czy może zastąpić to badanie? Tutaj możemy powiedzieć o tym, że badanie krwi jest badaniem jakby podstawowym, łatwo dostępnym i też możemy we krwi określić poziom minerałów. Natomiast jest to poziom cały czas we krwi, nie jest to w komórce. Jak wiecie, krew transportuje nam składniki odżywcze do komórek, więc to, co jest we krwi, niekoniecznie musi być w takim samym stężeniu, co w komórce. I to jest jakby podstawowa wada tego badania. Dodatkowo też przy badaniach krwi mamy taką sytuację, że wyniki mogą się zmienić nawet po godzinie, tak? Wiele czynników wpływa na wynik badania krwi. Jeżeli zjemy obfitą kolację, będziemy mieć mocny, intensywny trening dnia poprzedniego, to może dojść do zaburzenia tego badania i na przykład lipidogram będzie zaburzony, będziemy mieć podniesiony poziom glukozy i tak dalej. Więc po prostu to badanie jest bardzo czułe na różne czynniki i też pokazuje nam sytuację teraz, w tej chwili, jak jest. Natomiast analiza pierwiastkowa włosa jest badaniem, które nam pokazuje jakby obraz na przestrzeni kilku miesięcy, jak, co organizm potrzebuje, jak to wyglądało i też oczywiście określamy poziom minerałów w komórkach. Organizm traktuje włosy jako tkankę, oczywiście jest to tkanka miękka, tkankę, do której wrzuca w cudzysłowie śmieci, czyli to, co mu jest niepotrzebne i dlatego analizujemy te minerały właśnie we włosach, bo wtedy wiemy, czego jest za dużo, czego jest za mało w organizmie i możemy te niedobory zniwelować. Więc pod tym kątem badanie włosa jest lepsze, bo nam daje informacje odnośnie minerałach w komórkach, czego organizmowi brakuje, natomiast badanie krwi jest tym badaniem pierwszym, tak, pierwszą diagnostyką i ono nam po prostu pokazuje pewne, jakby to powiedzieć, pewne tendencje, tak, że mamy na przykład tendencję do dobrego poziomu cholesterolu albo podniesionego poziomu cholesterolu i sprawdzamy, czy on spadł, czy nie spadł i porównujemy, możemy to badanie często robić, tak. Badanie włosa oczywiście też można zawsze powtórzyć, ale to są zawsze odstępy kilkumiesięczne, no bo trzeba znowu wprowadzić suplementację i oczywiście, żeby ona przyniosła skutki, to wymaga to też czasu. Jeszcze co jest istotne, to jakie mamy zalety tego badania. Możemy określić niedobory mineralne, możemy określić zawartość metali ciężkich, ale co jest też dla mnie jako osoby, która analizuje wyniki badań, to wzajemne stosunki mineralne. Większość pacjentów skupia się na tym, jak sobie te wyniki odbiorą, że o kurczę, mam za mało magnezu, wapnia, fajnie, że to wiem, to teraz będę brało więcej wapnia i magnezu. To nie jest takie proste, ponieważ minerały nie występują w próżni, tak? Każdy minerał pomiędzy sobą oddziałuje na siebie, może oddziaływać wspomagająco bądź hamująco. I też dlatego tutaj to jest istotne, że właśnie analizując wyniki możemy się dowiedzieć, jakie mamy wzajemne stosunki pomiędzy niektórymi minerałami, bo one, co jest ciekawe, są kojarzone właśnie z różnymi
typami metabolizmu. Możemy mieć typ metaboliczny wolny, szybki bądź mieszany i dzięki określeniu tych stosunków będziemy wiedzieć, jak ten metabolizm ewentualnie poprawić i do czego organizm jakby jest, ma jakąś tendencję, tak? Jeśli chodzi o na przykład niedobory danych minerałów. I metoda jest nieinwazyjna, próbką są włosy. Włosy najlepiej od nasady ucięte, dlatego dobrze jest tam gdzieś z tyłu sobie uciąć. Nie mogą być to włosy farbowane, natomiast mogą być to też włosy łonowe bądź włosy z klatki piersiowej u mężczyzn. Więc kto chce, to tak, takie próbki może przygotować. I co jest jeszcze istotne, tak jak powiedziałam, minerały nie występują w próżni. Tutaj chciałam po prostu Wam pokazać, że pomiędzy minerałami jest wiele różnych oddziaływań. I to, że wyjdzie Ci w wyniku, że jest niedobór magnezu, to nie oznacza, że wystarczy zasuplementować magnez, bo też określane są odpowiednie stosunki pomiędzy magnezem a wapniem, wapniem znowu a potasem czy sodem i po prostu, no, żeby dobrze zinterpretować te wyniki, potrzeba mądrej głowy. I tutaj jest wada tej metody najważniejsza, którą uważam, według mnie jest najważniejszą tą wadą, że właśnie osoba, która Wam będzie analizowała te wyniki, to powinna być osoba, która ma dużą wiedzę, która siedzi w temacie, bo może czegoś tam nie dostrzec, może czasem zrobić też krzywdę, nieświadomie albo świadomie. Więc tutaj właśnie pod tym kątem dobrze jest, żeby udać się do osoby, która się na tym zna. I na szczęście laboratorium LifeDiag, z którym współpracuję, no nie jest gołosłowne. Ono przygotowuje osoby, z którymi, którym proponuje współpracę. To nie jest tak, że oni z każdym dietetykiem podejmują współpracę. Natomiast też mają odpowiednie szkolenia specjalistyczne, by ci dietetycy czy inni terapeuci odpowiednio Wam te wyniki analizowali i interpretowali. Więc myślę, że pod tym kątem można już się, no po prostu jak będziecie mieć wynik, to będziecie wiedzieć, że w przypadku LifeDiagu, LifeDiag się tak nazywa firma, to akurat w tym przypadku, jeżeli będziecie chcieli się udać do jakiegoś specjalisty, który będzie analizował te wyniki, to powinniście być bardziej spokojni. Równowaga mineralna może być mocno zachwiana ze względu na różne czynniki. I jak zobaczycie te czynniki, to większość z nas niestety ma, tak, w swoim stylu życia występują te czynniki, jak dieta niekompletna, czyli stosowanie złej diety, ubogi w minerały, szczególnie gdy dieta jest oparta o jasne pieczywo, typowo przetworzoną żywność, gotowe dania w słoikach, jakieś dania do szybkiego przygotowania zalewane i tak dalej. Stres, myślę, że każdy stresu doświadczył, więc wiemy, że stres obniża nam zawartość minerałów, szczególnie cynku i magnezu. To myślę, że jak ktoś jest bardzo podatny na stres, to właśnie głównie tych dwóch minerałów może mu brakować. Dysbioza, czyli zaburzenie stanu mikroflory, może być ona wynikiem stresu, może być wynikiem przewlekłej antybiotykoterapii, może być wynikiem zapaleń jelitowych, alergii pokarmowych, nadwrażliwości pokarmowych, no wielu różnych rzeczy. Więc tutaj dobrze jest udać się do specjalisty, by znaleźć tą przyczynę, dobrze to zdiagnozować i tej dysbiozy się pozbyć. Infekcje jakieś chroniczne, czyli przewlekłe infekcje bakteryjne czy wirusowe, wszelkiego rodzaju metale ciężkie, no i oczywiście substancje toksyczne, które się dostają głównie z pożywieniem do naszego organizmu, no i styl życia. Jeżeli mało odpoczywamy, nie dosypiamy, to jak wiecie, sen to jest czas regeneracji dla organizmu. To nie chodzi o to, że on odpoczywa, bo ma zamknięte oczy i śpimy, odpoczywamy. Tam chodzi o to, że tam są procesy detoksykacyjne, wątroba się detoksykuje, po prostu organizm się naprawia w trakcie snu. I wtedy w godzinach, w których śpicie najgłębiej, to każdy ma troszkę te godziny inne, uważa się, że najlepszy sen dla organizmu to jest pomiędzy 11 a 3 w nocy, że wtedy są te zdolności regeneracyjne najmocniejsze, najlepsze. Ale znam osoby, które mają przesuniętą tą dobę i na przykład od godziny 7 rano do 11 mają mocny sen i wtedy się regenerują.
w zależności to wszystko od tego, jaki mamy styl życia, ale jeżeli powiedzmy sypiamy o normalnych porach, to z reguły to jest właśnie do 3 w nocy te procesy regeneracyjne są najbardziej na najwyższych obrotach. Więc po to nam jest sen, a jak nie będziemy sypiać, mało sypiać, będziemy nie dbać o to, no to automatycznie też dochodzi do zachwiania tej równowagi mineralnej. Tutaj już macie slajd związany z tym, jak wyniki wyglądają. Witam Moniko. I tak, tu macie pokazane poszczególne pierwiastki, które są analizowane. Oczywiście nie dałam wam wszystkich, bo to nie o to chodzi. Po prostu jako osoba, która będzie sobie robiła takie badanie i patrzyła na wyniki, no to myślę, że łatwo do odczytania jest, gdzie, jakie mamy niedobory, jakie są pierwiastki w normie, a których jest nadmiar, tak? Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o poszczególne pierwiastki. Natomiast oprócz tego możemy dostać oczywiście będziemy mieć informacje o tym, jak wygląda stężenie na przykład metali ciężkich, czy jest norma, czy jest nadmiar. Tutaj zwracam też uwagę na to, że nie zawsze, jeśli nie wyjdą pierwiastki toksyczne w badaniu w analizy pierwiastkowej włosa, to znaczy, że ich nie ma w organizmie, że nie jest organizm obciążony metalami ciężkimi. Ponieważ tak jak powiedziałam wam wcześniej, organizm traktuje włosy jako tkankę, do której no, wędrują śmieci. Może być tak, że organizm już daje objawy, że, no, że się źle czuje, że są te metale ciężkie, ale nie jest ich jeszcze aż tak dużo, żeby wędrowały do włosów. Więc tutaj trzeba naprawdę dobrze tą objawy przeanalizować, te wyniki i wtedy osoba, która was konsultuje, podejmuje decyzję. Bo tak jak powiedziałam też wam, może kiedyś też w innych live'ach, nawet jeżeli w danych wyniki nam sugerują coś, bo na przykład coś jest podniesione, coś jest obniżone, szczególnie na przykład TSH, nie zawsze TSH, które jest w normie, oznacza, że nic się nie dzieje z tarczycą. Więc tutaj dobrze jest zrobić inne badania, ale też ja jako specjalista analizuję objawy. Jeżeli wiem, że dany objaw występuje, no to wiem, że coś z tą tarczycą jest nie tak. Więc tutaj stricte badania są ważnym elementem, diagnostyka jest ważnym elementem, ale też właśnie wywiad i połączenie tych dwóch rzeczy daje nam największą jakby skuteczność terapii. Więc to też myślę warto wspomnieć. Jak wyglądają kolejne wyniki? Tutaj macie stosunki. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby wam przekazać, że na przykład wapń i magnez, jeżeli chodzi o te minerały, to jest napisane, są regulowane przez pracę przytarczyc, tarczycy i nerek też. Tak? Dlatego stosunek tych dwóch minerałów nam pokazuje kondycję przytarczyc, trzustki czy nadnerczy. I to jest bardzo istotne dla was, bo dzięki temu badaniu możemy się dowiedzieć, czy na przykład mamy nadczynność nadnerczy, czy niedoczynność, tak zwane wyczerpane nadnercza, czy jest niedoczynność, czy nadczynność tarczycy. Czasami jest tak, że na przykład dostaniemy diagnozę Hashimoto, a w analizie pierwiastkowej włosa to nie wychodzi. Co może sugerować, że jest na przykład zła diagnostyka zrobiona, zła diagnoza postanowiona wcześniej, bo na przykład, że nie jest to Hashimoto. Tutaj te wyniki nam właśnie dużo dają informacji. To nie jest tylko to, ile mamy wapnia i magnezu, ale to, jak właśnie funkcjonują nasze narządy. To jest klucz w tych wynikach. Proszę zobaczyć, chciałam wam specjalnie to pokazać. Jeżeli mamy bardzo niski ten stosunek, to mamy zaburzenia psychiczne. Możemy mieć nadmiar kortyzolu, obniżona aktywność trzustki, możemy mieć hipoglikemię, możemy mieć nadmiar hormonów przytarczyc, nadaktywność trzustki znowu, czyli podwyższony poziom insuliny, insulinooporność, ograniczona tolerancja węglowodanów, wrażliwość na cukier. Więc jak widzicie, zależność wapnia do magnezu ma naprawdę tutaj szerokie spektrum różnych problemów chorobowych. Jeżeli ten stosunek jest zaburzony, no to mamy problem. Ale dzięki temu, że właśnie przeprowadzono wiele setek tysięcy analiz pierwiastkowych włosa właśnie od lat 70., to wiemy, że ta konkretna wartość stosunku jest powiązana z tym i z tym. Ja sobie wtedy patrzę u pacjenta na objawy i wiem mniej więcej, jak dieta powinna wyglądać. Więc naprawdę mi to ułatwia życie, to badanie.
a Wam jako pacjentom naprawdę ułatwia diagnostykę. Bo na przykład jeżeli nam wyniki wskażą na to, że jest na przykład obniżona praca nadnerczy, to możemy wykonać jeszcze poziom kortyzolu, żeby sobie to się upewnić i wtedy zastosować odpowiednią kurację dietetyczną suplementacyjną, żeby wspomóc pracę nadnerczy. Tak? Więc tak to wygląda. Kolejny stosunek, który jest analizowany, to tutaj macie sód do potasu. Sód do potasu i znowu, jeżeli mamy ten stosunek podniesiony, to jest stan zapalny, stres psychiczny, alergie, astmy, problemy z wątrobą, zmęczenie nadnerczy, jeżeli jest troszkę niższy niż ta norma, schorzenia wątroby, zaburzenia neurologiczne i tak dalej. Więc jest tych powiązań trochę. Myślę, że mało kto wiedział z Was o tym, że sód do potasu ma takie różne niekorzystne, możliwe niekorzystne objawy chorobowe. Tu kolejnym stosunkiem jest cynk do miedzi. I proszę zobaczyć, głównie tutaj chodzi o to, że te minerały między sobą działają antagonistycznie, więc im jest mniej cynku, tym więcej miedzi. Oczywiście miedź jest nam potrzebna, jest minerałem potrzebnym, cynk również. Powiedziałabym, bardziej jest cynk potrzebny. Szczególnie niski poziom cynku, tutaj macie też napisane, ale najczęściej właśnie jest skorelowany z niepłodnością, z problemami z wątrobą, czyli z tłuszczeniem wątroby i wszelkiego rodzaju problemy skórne. Od łuszczycy, RZS też, jakieś stany zapalne autoimmunologiczne też są powiązane z niskim poziomem cynku, trudne gojenie się ran również. I tak jak powiedziałam, jeżeli mamy zbyt wysoki ten stosunek, to wtedy jest niedobór mocny miedzi. No i albo niedobór miedzi, albo jest zatoksycznienie miedzią. I tutaj musi być odpowiednia znowu równowaga tych minerałów. Moniko, zaraz przejdziemy do kosztów badania i gdzie można zrobić, spokojnie. Zaraz będę o tym mówiła. I kolejna rzecz w wynikach, to macie tutaj poszczególne gruczoł i jak dany minerał wpływa. Czyli tutaj jest napisane, tak oznacza nadmiar pierwiastka dla prawidłowej pracy gruczołu. Czyli dana osoba ma za dużo wapnia i magnezu i zaburza to pracę tarczycy. Tak? Tutaj pierwiastki, które są zatrzymywane w organizmie, czyli tak oznacza niedobór pierwiastków, czyli te, które trzeba uzupełnić, żeby procesy tarczycowe były na odpowiednim poziomie. I tak jest z trzustką, z nadnerczami i z innymi narządami, ale jak widzicie, jest to analiza, czy te wyniki są właśnie z różnych stron, tak? To nie tylko jest odpowiedni poziom magnezu, ale to też jest zależność między minerałami a pracą narządów. I kolejnym elementem wyników jest właśnie określenie typu metabolicznego, który jest określany na podstawie, jak tutaj widzicie, dwóch proporcji, wapnia do potasu i sodu do magnezu. I w zależności od tego, jaki jest ten stosunek, to ten metabolizm będzie wolny, szybki bądź mieszany z tendencją do szybkiego czy z tendencją do wolnego. Oczywiście, jeżeli ten metabolizm jest bardzo wolny, to możemy go przyspieszyć za pomocą zmiany właśnie tych stosunków, tych proporcji, odpowiedniej diety, odpowiedniej suplementacji, więc jest to do zrobienia. To nie jest tak, że jak mamy wolny metabolizm, to już będzie wolny, tak? Możemy go troszkę podreperować. I tak samo jest w drugą stronę, jak ktoś ma szybki metabolizm. W wynikach również dostajecie jak powinna mniej więcej wyglądać dieta, no ale oczywiście dobrze jest później się skonsultować i ustawić sobie dietę indywidualną. I tutaj informacje, gdzie można wykonać badanie. Wchodzicie na tą stronę i tam, jeżeli dodacie badanie do koszyka, to można wpisać kod ode mnie zniżkowy o treści Joanna, nie ma znaczenia wielkość liter. I otrzymujecie na start 50 zł zniżki. Koszt badania podstawowy jest tyle, po rabacie jest taki. Więc jak najbardziej możecie z tego skorzystać, jeżeli chcecie. Jeżeli chodzi już o miejsce, bo tak naprawdę można próbkę do pobrania zamówić online, ona przyjdzie do Was pocztą, wkładacie tam próbkę włosów i odsyłacie. Troszkę się czeka na wyniki badań, bo do 3 tygodni. Ale myślę, że warto. Jeżeli chodzi o koszty, ktoś może powiedzieć, że trochę są za duże.
ale jak widzę różne badania typowo komercyjne, bo jest to badanie komercyjne, nie jest ono przez NFZ finansowane, jest tylko typowo badaniem komercyjnym i patrząc, ile informacji otrzymujesz w tych wynikach, to naprawdę uważam, że ta cena jest naprawdę niska. Są badania na przykład wrażliwości pokarmowych, gdzie tam jest tylko tak naprawdę analizowana próbka krwi pod kątem poszczególnych przeciwciał na dany pokarm. I takie badania potrafią kosztować 1500–2000 zł. I dostajesz tą informację, że banan nie jest tolerowany przez ciebie, tak? Nie mówię, że te badania są złe, ale porównując jakby ilość informacji, jakie otrzymujesz w tych wynikach analizy pierwiastkowej włosa, naprawdę ta cena jest marginalna. Coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? Myślę, że tyle. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o tą analizę pierwiastkową włosa. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Ja przy okazji chciałam was zaprosić na za tydzień. Będę mówić w ogóle o suplementacji, czy jest konieczna, jakie najczęściej występują niedobory i jak to w ogóle planować. Dodatkowo też, jeżeli chcecie, możecie się zapisać do mojego newslettera. Tutaj jest e-anna.pl/newsletter. Tam w ramach zapisu dostajecie 3 gotowe jadłospisy. Natomiast dzięki temu możecie na skrzynkę swoją pocztową otrzymywać informacje, kiedy będzie jakieś nagranie, film, jakiś nowy artykuł na blogu. Jeżeli was taka tematyka interesuje, typowo suplementacyjna, typowo z chorób autoimmunologicznych, też zajmuje się postem dr Dąbrowskiej, więc też o tym na pewno będą artykuły. Jeżeli was takie tematy interesują, to zapraszam do zapisu. Też mam coś takiego, że dla osób, które jeszcze u mnie nie były i chciałyby się skonsultować pod kątem dietetyki właśnie klinicznej, to można zapisać się na darmową wstępną konsultację. Ona może być online odbyta bądź w moim gabinecie w Krakowie. Wystarczy wejść na stronę e-anna.pl i tam sobie znaleźć formularz do zapisu. Wystarczy kliknąć, umów się i pokazywane są terminy. Więc pod tym kątem nie ma problemu. Ja dziękuję serdecznie wam za uwagę. Tak, Moniko, trzeba włożyć próbkę włosów do tego zestawu, który kupujesz na stronie Lifeline Diag. I wtedy wysyła im się to pocztą. Czy jeszcze jakieś pytania są, moi drodzy? Mam nadzieję, że live był jasny, klarowny i wyciągnęliście ważne informacje na temat tego badania. Jeżeli chcecie, to możecie udostępnić tego live'a, żeby poszedł dalej w świat. Będę bardzo wdzięczna. Ja dziękuję wam za uwagę. Jeżeli by coś jeszcze trzeba było odpowiedzieć na jakieś pytanie, to możecie do mnie napisać na priv, czy pod tym live'em później ja też odpiszę. Ja kończę. Udanego wam życzę popołudnia i do usłyszenia. Pa, pa.